dziedziców, za głowę przyniesioną rząd austriacki płacił. Za każdą głowę odciętą rząd austriacki płacił. No i potem mamy po kolei te fazy takie jak w czasie zwłaszcza rewolucji bolszewickiej, później jak już wojna wybuchła, jak szła Armia Czerwona, to samo. Chłopstwo rzuciło się na dwory, a potem dobijano resztkę już po wojnie. I w ten sposób straciliśmy mateczniki naszej kultury wysokiej, które były zdolne swoimi promieniami obejmować całe społeczeństwo, tak żeby je podnieść właśnie do kultury wysokiej, kiedy ci, którzy nami rządzą również po dziś dzień, chcą, żeby ten naród, jak to opisuje Jałowiecki w swoich pamiętnikach, żeby był ciemny, niegramotny i żeby zawsze mówił, ja nie winowat, ja nie winny, to inni winni. I oto jest recepta na ciemną masę z masowej kultury. Proszę Państwa, może jeszcze, pokażemy teraz Adama Mickiewicza, żeby tak się oswoić. Jeszcze jedno zdjęcie. Pierwsze wydanie pana Tadeusza. Właśnie tutaj. Kolejny może. Proszę bardzo. Tom pierwszy. To jest właśnie wśród takich pól przed laty, nad brzegiem Ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go chronią od wiatrów jesieni. Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd hendogi. Prawda? To jest i stodołę miał wielką. Ponieważ twórczość Adama Mickiewicza jest Państwu znana, zwłaszcza młodzieży, która prześciga się w tym, żeby uczyć się na pamięć, to może przeniesiemy się do innego dworu, postaci, której komuniści nienawidzili. Mickiewicza musieli uszanować, a tej postaci nienawidzili, w związku z tym właśnie po wojnie nie tylko nie wznawiano jej powieści, ale również oczyszczono biblioteki z tego, co zostało po wojnie. Także w zasadzie pierwsze utwory pojawiły się jako wznowione dopiero w latach 90. To jest Chruszowa na Polesiu. Majątek rodzinny Marii Rodziewiczówny. Maria Rodziewiczówna, może pokażemy? I niech na razie zostanie. Dwór w starych drzewach, w stylu czystego empiru, piętrowy, z wysokimi kolumnami, u podjazdu, robi wrażenie pałacu. W pobliżu z obu stron dworu spichrzch i stodoła też stylowe. W dużej sieni skrzynie krakowskie. Rodziewiczówna pyta zwykle gościa, z jakimi to słowami wchodzi się do chrześcijańskiego domu. I sama odpowiada z uśmiechem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W przedpokoju portrety księcia Józefa Poniatowskiego, Kościuszki, Mickiewicza, Orzeł Biały. W których domach dzisiaj możemy spotkać, wchodząc do sieni, do przedpokoju, jakąkolwiek symbolikę, która nawiązywałaby do naszej państwowości, do naszego narodu, do naszych dziejów. W których domach? Jeszcze czasami u starych emigrantów za granicą. To, co było urocze, jest opis, wszystko sama pracowała.
No sama pracowała. Pisała powieści i pracowała. Gościa zwiedzającego ogród witały kwiaty. Mnóstwo kwiatów, róże, dalie, floksy różnokolorowe, pelargonie, astry, pachnąca upajająco maciejka, drzewa owocowe i poziomki. Ale co było ciekawe, również w ogrodzie otoczona słonecznikami stoi sławna chata leśnych ludzi. Wokół szumią drzewa i brzęczą pszczoły. Każdy ul nosi imię polskiego króla. Czyli ta tradycja naszej kultury wchodzi w naturę. Był taki zwyczaj w innym rejonie Polski przed wojną. Mówiono mi z kolei, że krowy miały, każda miała inne imię, jeśli można tak powiedzieć, czy wabiła się, jak każda miała imię innej polskiej rzeki. Czyli następowało tak piękne jakby humanizowanie świata wokół człowieka poprzez nadawanie takich właśnie imion. I ten świat staje się bliski, staje się naszym światem. A teraz, zanim opuścimy Marię Rodziewiczównę, jeszcze przeczytam Państwu, jaka była atmosfera w dworze Hruszowskim. Obowiązywał dekalog. Do Marii Rodziewiczówny przyjeżdżało wielu gości, między innymi Józef Chełmoński, który tam właśnie na Polesiu miał możliwość malowania tej przepięknej przyrody, która co dzisiaj po niej zostało. No osuszyli, bo jak sama nazwa wskazuje, melioracja to znaczy ulepszenie, więc osuszyli i nie ma nic, są puste piaski. Otóż czytała taki dekalog. Po pierwsze, czci i zachowaj ciszę, pogodę i spokój domu tego, aby stały się w tobie. Będziesz stale zajęty pracą wedle twych sił, zdolności i zamiłowania. Po trzecie, nie będziesz śmiecił i czynił bezładu, ani zamieszania domowego porządku. Po czwarte, pamiętaj, abyś nie kaził myśli ani ust mową o złym, marności i głupstwie. Piąte, nie będziesz opowiadał, szczególnie przy posiłku, o chorobach, kalectwach, kryminałach i smutkach. Szóste, nie będziesz się gniewał ani podnosił głosu z wyjątkiem śpiewu i śmiechu. Nie będziesz zatruwał powietrza domu złym i kwaśnym humorem. Ósme, nie wnoś do domu tego szatańskiej czci pieniądza i przekleństwa spraw jego. Dziewiąte, zachowaj przyjacielstwo dla Bożych stworzeń, dla domowników przyjętych jako psy, ptaki, jeże i wiewiórki. Dziesiąte, nie okazuj trwogi, a znoś ze spokojem wszelki Boży dopust jako głód, biedę, choroby i najście niepożądanych ludzi. Błogosławieństwo Boga i Królowej Korony Polskiej niechaj strzeże fundamentów, węgłów i ścian domu tego oraz duszy mieszkańców. Amen. Piękne? No widzicie Państwo, to jest ta nasza kultura wysoka, którą nam odebrano jako żywą kulturę, która właśnie promieniuje na otoczenie. Jak pisała jej krewna, która spędzała z nią ostatnie lata, Jadwiga Skirbuntówna, odpowiadając na te wszystkie straszne, zapiekłe, to jacyś potworni ludzie, jak oni mówią, jak urobiono ten obraz tego wykorzystywania, tego chłopa w tych dybach i tak w kółko to mielili i mielili. Pisała Skirmontówna, ani moi, ani Rodziewiczówny dziadowie z pewnością nikogo batem nie siekli. Niedola, jaką pan przedstawia, była może w wyjątkowo zapadłych kątach, gdzie właśnie dworów nie było. Na ogół za czasów polskiego dwudziestolecia dobrobyt podniósł się znacznie. Zamiast tych batów wszystkie chyba dwory nasze leczyły, miały książki dla tych, co czytać chcieli. Chłopi zawsze mieli wstęp do dworu, nie czekali godzinami na dziedzińcu, jak dzisiaj do urzędów. Nie byliśmy świętymi, ale chcemy żyć z nimi po chrześcijańsku, świadcząc dobro, jakieśmy mogli. Teraz tych dworów już nie ma. Ich mieszkańców, którzy za czasów niewoli z takim trudem utrzymywali polskość na kresach, nie ma. Czy należy teraz tych właśnie obrzucać błotem?
wspominać odwieczne winy, dawno zamazane późniejszą ofiarnością. Na miejscu mojego rodzinnego, ślicznego Mołodowa już zupełna pustka, pusty plac. Czy on promieniuje dobrocią i pięknem jak dwór? Na miejscu Chruszowskiego domu Rodziewiczówny, na jej gruzach, stanęła stacja traktorów. Czy ona promieniuje jak dawny dwór? Może jeszcze jedno zdjęcie. Jak to teraz wygląda? No, a to jest Dewajtis. Dąb 500-letni został. A więc dotykamy się naszej historii, która jest historią niezwykle, niezwykle nie tylko bolesną, ale ona aż tak człowieka od wewnątrz przenika. A jak nie przenika, to znaczy, że on nie jest z tej kultury. Znaczy, to on nie musi, tylko że to nie jest z tej kultury. Czyli po tym sprawdzimy, że już się zapolszczamy, kiedy słysząc czy widząc to, o czym mówię, że przechodzą nas ciarki. To znaczy, że jeszcze płynie w nas polskość. Jak tego nie ma, to znaczy, że wypłukali, udało się wypłukać. Jeszcze jedno zdanie, ostatnie zdanie, jakie napisała Rodziewiczówna, bo oczywiście los dworu był taki jak wszędzie, weszli bolszewicy, chociaż podobno oficer Armii Czerwonej czytał jej książki i zakazał burzenia domu, no ale odszedł i ludność spaliła dwór, spaliła archiwa rodowe, bibliotekę, resztę rozkradli. Ale szukaliśmy dzisiaj, bo ja kiedyś nagrałem, proszę Państwa, był film o Marii Rodziewiczównie kilka lat temu, bo to u nas są takie odwilże, raz dają, raz nie, jak dają to o drugiej w nocy, tylko okazuje się, że nie tylko u nas, bo i za granicą również, w Anglii. Ale był taki film i nie ma tego nigdzie, jak się wypisze, w wyszukiwarce nie ma. To jest Maria Rodziewiczówna, zaściankowość nobilitowana. Oczywiście ten podtytuł jest bez sensu, no bo co nobilitować za ścianek, jak za ścianek sama nazwa wskazuje na szlachtę. Ale tam jest jeden, chciałem Państwu pokazać, ale po prostu z tego systemu nie dało się odtworzyć. Ale kiedyś może, warto to. Otóż Rodziewiczówna trafiła w końcu do Warszawy razem z Kirmuntówną, która się nią opiekowała i przeżyły powstanie warszawskie. Jest taki moment, kiedy właśnie w tych gruzach, to aż trudno o tym mówić, ale w tych gruzach, proszę Państwa, kamerzysta, operator filmowy odnajduje te dwie babuleńki. Skurczone w sobie, schorowane, ale te oczy błyszczały. I jest taki moment właśnie, kiedy, bo to był film niemy, kiedy on podaje kartkę Rodziewiczównie, a ona coś pisze. I potem kamera najeżdża na tę kartkę. Jest napisane tak. I to trzeba sobie wyobrazić. Tę scenę w tej Warszawie w 80-90% no, naloty dywanowe zniszczonej. Miał być las. Napisała tak. Bądźmy dumni zawsze. Bośmy zostali jedyni rycerze. Maria Rodziewiczówna. '44 rok. Godzina 4:30. No właśnie. I co my na to teraz? Co my na to wszystko powiemy?